Witam was w kolejnym odcinku z Grill Don't Start Together. Gra ze mną Rosomak. A witam was serdecznie. Hop, budowniczy. O, świniak głodny, to mu pomogę. O, jak świniak głodny, to będzie to się dzieje. Czyli w ogóle nie zabiję go, żeby nie chodził głodny. Ej! Nie zabijaj biednego świniaka. Jak to, może, żeś się spóźnił. O, ty. Dobry tak. Dobra. Zbieraj. Ojejku, pies. O, tam jakieś mięsko. Ja sobie hapsnę. Zabierę. Mięso potwora, ale jak mięso potwora zjem, to znaczy, że coś mi się stanie, czy nie? Ron! Marion, Ron! Głód uleczę, ale serce mi padnie, co nie? Dobra. No nie, już nie ma okresu głodowego. Dobra. Że pająków w pierdolu. Dobra, jak to podpalimy ja pająki, bo zbyt blisko byli. O, marchewka. Marchewka. Taka elegancka marchewka. Wow. Pies mnie goni. Pies mnie goni. Szybko. Znaleźć jak to świnie. Dobra. Świnia, ratuj się. Pies mnie gonił. Dobra, co ja tutaj mam? No kurde. Klikam. Co ja mogę stworzyć? Usypiająca strzałka, podpalająca strzałka, muchawka. Może to jest mucha? Nie, nie mamy. Nie mamy tego. Dobra. Nie mamy iść. A, bo ty masz fulla hapsów, to? Mhm. Dobra. No jest. Dobra, ja nie mam fulla, ale się sam podleczę, więc. Od walk, więc na razie nie będę tworzyć maści na leczenie się. Dobra, to tam podejdę do plonu. Rośnie powoli. No okej, niech sobie rośnie. Dobra. Nie mam żadnego zarostu, no ale. Aha, czekaj, mięso. Ugotuj. Chcesz gotowane mięso? Nie, mam dwa. Oraz pełny brzuch. Łaj. Dobra, światło wygasa, to już kładziemy paliwo. Dobra, już teraz na pewno nie zgaśnie światło. Co my tu mamy? Marchewkę. Co mógłbym teraz spróbować wybudować? Zdoby się kompas. Kompas chyba jest niepotrzebny. No, niepotrzebny. Jak się widzimy, to raczej nie będzie potrzebny. Czy nie? No bo ty nie włączyłeś tego moda. Aha, nie włączyłeś. Nie włączyłeś kilku modów dokładnie. Na to, że widzimy przeciwników w HP, nie włączyłeś tego. Nie włączyłeś lokalizacji. Że się nie widzimy nawzajem oraz coś, z czego się włączyłeś. Jedynie co włączyłeś to spolszczenie i chyba tyle. I minimapkę. A minimapkę no to każda ma oddzielnie. Bo ja mam oddzielnie minimapkę oraz to jakie rzeczy ile zadają obrażeń i tak dalej. Dobra. Ale to jakie stwory mają HP to tego nie włączyłeś. O. Czy można byłoby zauważyć po tym, jak się napieprzamy ze stworami, nie widzimy ich HP? Termometr sobie zbudujmy. Nie wiem po co. Też nie wiem po co. Tak zdrawiaj. Coś mi wysłałeś? Na tym spiku? Jakiś... Nie, no nie. To reklama. Za to, że jest darmowy TS, to musi... Do czasu do czasu reklama przyjść. Dobra, nic nie buduje. Także TS powoli się chce pozbyć darmowych serwerów.
to nie dają Jaką postacią aktualizacji najlepiej się i gra? musisz sam pobrać leżnie. Wiesz co? Ja na razie gram Willowem. Sinter. A otrzymałem tą grę od widza jakiś czas temu, a dopiero od wczoraj tutaj gram z Piotrem. Tutaj on nagrywa, też zapraszam na jego kanał, bo tam dobre filmy robi. Piotr L. Dobre filmy, a no, oglądałeś jakieś? No widziałem, widziałem. Mam Hearthstone'a. A. Użysz. Tam widziałem, że z CS'a tam. No właśnie, jaką postacią się najlepiej gra? Nie ma najlepszej postaci tak naprawdę, zależy jak chcesz grać, jeśli chcesz walczyć. Po prostu z każdym jest stworami się napieprzać, to polecam tą postać, Barbarzyna, którą ja gram. Wigfleet, dobrze mówię, no, Wigfleet. Jeśli lubisz sobie tworzyć jakieś rzeczy, ale załóżmy lubisz podróżować, jest jedna postać, która bez maszyny nauki może... Znaczy, po prostu ma maszynę nauki w głowie oraz część silnika alchemicznego. Bez tej podstawowej maszyny może stworzyć wszystko tak naprawdę, co chce. To jest jakaś babka w okularach, stara baba. Taka bibliotekarka, więc wiesz, tam czy to mi się też to spoko. Wszystko kojarzy? Nie wiem, czy oglądać taki film Cube. Nie. To jest taki stary już, można powiedzieć. I tam każda postać miała coś ważnego do odegrania. No. Osobno byli nikim, ale razem tworzyli jakąś drużynę, nie? Co mi się podobało. I tak samo tutaj, no. Każda postać osobno, no nie, ciężko przetrwać, ale razem, no to tu. Na przykład ty coś zabijesz, ja coś zabiję i jakąś tutaj drużynę mamy. Spoko też się gra pająkiem, bo możesz zaprzeźnić z pająkami i dosyć sporą grupę też możesz mieć. Jest no, jedna postać, która jest teoretycznie silniejsza od Wigfleet, ale ona musi od cholery jeść. Nie lubię jakoś tej postaci, ale jeśli masz problem z jedzeniem albo weźmiesz mapkę, gdzie jest dużo jedzenia, no to też można nią grać jak najbardziej. Idę szukać. No bo też robotem jest zajebiście. Na początku ma słabe statystyki, ale jak pamiętasz, widziałeś te mechaniczne konie? Tak. To jak rozwalisz je, no to wypadają części jakieś tam. I jak tamten robot zje te części, to staje się coraz mocniejszy. Do pewnego stopnia. Na początku ma 100 HP, 100 mózgu i 100 jedzenia, a potem wszystko można zmaksować do 300. Jak zrobić serwer na 2 osoby? Jeżeli masz Don't Starve Together, no to jest bardzo łatwe, bo sobie od razu masz po lewej stronie graj i masz twórz świat, tworzy świat, tam sobie zaznaczać, jaki to ma być świat, czyli co tam najlepiej było w nim. No i wtedy tworzysz, no i zapraszasz osoby, jakie tam chcesz. Maksymalnie może być 6 graczy. Nie możesz włączyć PvE lub PvP, tylko że jest taki minus na PvP, że nie jest tak jak załóżmy z innymi postaciami, raczej z innymi potworami, które bijesz. Nie jest. Automatyczny atak na potwór to jest F. Jak atakujesz na innego gracza, to nie możesz tak robić, ani LPM klikać. Musisz dodatkowo jeszcze CTRL, żeby potwierdzić, że atakujesz ich. Jak klikniesz na PvP kogoś, to czytasz go. Dlatego musisz jeszcze dodatkowo CTRL, to jest głupota. No w ogóle ten... A, słabo ciebie słychać, Piotr, nas, w moim filmie. A to weź podgłośń tego TS-a. Nie, na TS-ie podgłośń. Czekaj. Ja ciebie podgłośnię plus 20, bo ciebie bardzo słabo było słychać mnie. A jak w grze w ogóle słychać cokolwiek, czy bełkoszę coś tak bez sensu? Czy nie? Jak mam ciebie na plus 20, to jest ok, ale jak miałem ciebie na plus 10, to gra była głośniej niż ty. Musiałem ściszyć grę i ciebie wziąć na maksa. Nie wiem, czemu tak się dzieje. Na CS-ie mi się wydaje, że jest ok, ale na tym też to nie ustawiłem perfekcyjnie. Nie, to nie ma różnicy, jeśli chodzi o TS-a. Czekaj, co tu mnie zbudować? Bo mam ten... ściętą trzcinę. Hmm.
Obudowanie ogniska możemy stworzyć. Bardziej efektywne. Kurde, ja mam 45 nawozów. Skąd ja to mam? Ja cię trochę tam napychałem. Co my zrobimy z tym nawozem w ogóle? Nie wiem. Już syramy pod siebie normalnie. A znowu mózg mi siada. Mnie dobrze słychać, ale twojego kolega bardzo słabo. To nie wiem, jak podgłuszy. Na ile mi wziąłeś na TS-ie? No ja mam podgłuszonego TS-a tutaj. Ale nie podgłuszonego TS-a, tylko mnie. Na TS-ie można każdego oddzielnie podgłaśniać. To czekaj. Ciebie mam plus 20. Kolegów zwykle biorę plus 10, plus 5. Głośność. Aha, dobra, mam... Mi maksymalnie może 20 chyba. Plus 10 mam ciebie. No nie, teraz dałem sobie plus dobra. 10. I teraz powiedz, czy będzie wszystko ok. Jeśli dalej będzie trochę za cicho, no to podgłośnij mnie po prostu. No nie wiem, zobaczymy. Sinter, jak to pisz? Jak tam? Czy jest teraz ok? Powiem ci, że no nie wiedziałem, że takie tygo może takie robić. W sensie. To ja może nie będę musiał kombinować z tym, z CS-em. Po prostu każdego będę musiał sobie podpłaszać. Aha, no dalej właśnie. O mój gosh. To dawaj na fulla po prostu. Tylko ja ciebie też dawam na fulla. Głośniej. Głośniej. Dobra, ma. Daję na 20, no już głośniej nie da rady. Dobra, gawari coś. Dobra, zobaczymy jak teraz będzie. Może teraz coś będzie cię słychać. Damy sobie tak, żeby było 12,9. No ja zawsze mam jakieś dziwnie przekombinowane wszystko. I nim z kolei też nie musieli mnie za bardzo podgłaśniać. Tylko było tak, że plus 5, plus 10. O. A ja to jak ja coś podgłaśnię, to od razu. Plus 20, plus 40. Oh my gosh, znowu mi mózg siada. No, 78. Dobra, no dobra, to jakoś wytrzymam. Sprawdzę sobie test. Raz zobaczę, raz zobaczę. Dobra, wrzucę coś. Ja zobaczyłem sobie na test, jak mi słychać. Dobra. Wrzuciłem małą kłodę, niech się pali, niech się fajczy. Głośniej jest, ale tak cicho. Dobra, to ja może ogólnie OBS-a podgłoszę mocno. Teraz już będzie naprawdę głośno. Powiadam wam, że będzie głośno. Właśnie, jest głodny? Nie. Papu jest ok, serce no w miarę ok, tylko mózg mi siada. O, ja też mam kiepską. Mam połówkę. Ja mam... Wow. To pe. Sio. A, kysz. Sio. Dobra. A, sio. Już nam tu to ukraść. Jakieś dobra materialne. Chociaż dziwne, bo jeszcze nikt nie narzekał na moją głośność. A może nikomu w sumie się nie chciał narzekać. Czy jest taka opcja? Nie no. Ja mam zawsze jakoś tak kiepsko poustawiane wszystko. No co? To nie jest jednorazowy przypadek? Tą głośnością? Nie. Nie. Ja mam zawsze jakoś tak. Mam, zwłaszcza. Bo ja do każdej gry indywidualnie muszę ustawiać wszystko. No jednak magia słuchawek. Uciekajcie. O, aż mnie grę zlagowało. No, 15 dzień i grę. Ja po takim czasie nagrywania, to ja nawet nie sprawdzam na OBS-ie, czy coś będzie za głośno, czy za cicho. Po prostu tak już wsłucham się w coś i wtedy wiem, no czy jest okej, czy nie. Teraz no, właśnie widzę. To jest dobrze, to mnie cieszy. Jak słyszę już.
Tam. I prawą, i lewą stronę Jest teraz. 15 dzień, czyli tylko ten dzień jeszcze pogramy, skończę odcinek i całkowicie skończę na dzisiaj. Co? Na początku miałem dwa odcinki nagrać, będę grał trzeci. No bo tak te dni lecą szybko, panie. No chodź świniak. Ledwo był. Któryś tam, a faktycznie lekkie opóźnienie. Chciałem go jebnąć, właśnie jebnąłem. Zamachałem się na drugie walnięcie i dopiero wtedy poczuł jebnięcie. Czepiasz się. Nie, ja się bardziej z tego śmieję. Wiesz, taki koleś, taki, jakby to powiedzieć, opóźnioną słowo. Ty go walniesz, a ten dopiero po dwóch sekundach, au. Auć. Dobra, to ja się przewrócę. Ej no, ja tu, mózg mi umiera. Albo załóżmy, mnie w szkole była taka jedna osoba, taki symulant. Walnął i czasem przesadzał. Znaczy, niby go też bolało, jak się go uderzyło, ale to polegało na tym, że uderzyłeś go w lewą rękę, to go lewa noga zabolała. Aha. No. I sobie żartowaliśmy, że uderzysz go w rękę, złapie się za oko i powie, a moja noga. I tak mogło być. I pewnie skończę jako premier. Nie no, te bawoły mnie kuszą. Abij nas, zabij nas, nie będzie tak ciężko. Czemu nie mogę wejść do domku świn? Hej, wpuśćcie mnie, świniaki! To ja wam daję jedzonko od czasu do czasu, a wy mnie nie chcecie wpuścić. Od czasu do czasu. Mięso potwora. To jeszcze surowe. No, jeszcze pieczone by chcieli, tak? To, że mają wąsa. Wąsa jak normalnie z lat 80. El wąs. Chcę zobaczyć tam w potwornym mieście. Za tym trzeba w potwornym mieście. Ty, właśnie. Dobry plan. Dobra. Powolutku, powolutku, żeby mnie żadna maska nie dziabnęła. Aaa! Pies mnie goni! Aaa! Marysiu! Aaa! Ej, świniaki pomogą! O! O, Jezus! Mało! Musiałem jeszcze zjebać. Dobra, już bawoły się nim zajęły. Poczekajmy. O, już. Mięso jest. Ale potwora. Nie no, muszę bawoła jakiegoś zajebać, bo ich się rozmnażają. Ich jest coraz więcej. Mnożą się jak króliki. Murzyny w kopalni. Nie widzisz ich? Nagle wszyscy otwierają oczy i tyle par oczu. Wow. Co tu mi się dzieje? Au. Mógł mi zaczyna siadać powoli. Panie, z mojej mózgu nie widać. Czemu 5 mnie goni? Lepiej sobie drzewo w takim wypadku, jako że mi mózg siada. Muszę odrabiać. Dlaczego moja postać się zatrzymała? What the fuck? Jak zatrzymała się? Biega normalnie. Ale przez chwilę, na chwilę się zatrzymała tylko. Oh my god, wszystkie bawoły cię godzą. 3. Idę to zobaczyć. Idę zobaczyć tą. To masakrę. Wow, a ty bawoł czemu mnie gonisz? Nie goni. Nie dalej cię gonię. Skupane. Bo ja atakuję, jak jeden się oddala. Na haksach jakieś grają bawoły. Dobra. Ty, mózg mi siada. Ja już widzę potwórnie. Mózg staje się niewidzialny. A pies mnie goni. I tam. I boczkiem. I je. I boczkiem. I ciach. Chcesz zabić sobie pieska? No mam tu jednego. No nie. Zatrzymam się. Dobra, bawu kontra pies. Dobra, za chwilę będzie darmowe
mięso. Ty masz darmowe mięso. Ja będę w końcu miał jednego bawoła, a nie 15. Dobra, 15 dzień. Trzeba wrzucić coś do ognia. Dobra, co możemy stworzyć? Pułapkę. Ta pułapka wygląda jak w majtki. Na początku myślałem, że to gacie. Dobra, stworzę jak jedną pułapkę. Nie wiem, na co? Tutaj położę pułapkę. I tam wsadzę. Nie, nie mam marchewki. Masz marchewkę? Nie mam. Na jagodę coś przyjdzie? Dobra, spróbujmy na jagodę. Może coś. Może ktoś się skusi. Mózg mi siada. Help me my mózg. Rozpal ognisko. Jak nie masz, to odsuń się. Nie namierz na ognisko. Właśnie. Nie da rada. Jak będziesz chciał coś dawać do ogniska, cokolwiek, lub nawet ugotować sobie, to stawaj na górze ogniska. Bo jak stoisz na dole, to mi zasłaniasz i ja mogę w ciebie kliknąć. Bo jakbym przypadkowo ten nawóz w ciebie kliknął, to bym ci cały oddał i wtedy nie miałbym jak to spalić. Gdzie z tymi rękami? Ja sio, paszła błąd. No mocno rozpalić ognisko, że te ręce same znikną. Tylko, żeby nie przesadzać, bo można coś podpalić. Dobra. Mocno ognisko. Ręka nawet zniknąć chciała. Tam na niej. No, właśnie, prezent. No. Co tam dostałeś? Buty. O, proszę. Skalkuty. Buty, skalkuty. Panie, co ja jestem? Biedak, że buty potrzebuję. Ło, mózg mi już całkowicie siada. Czekaj, co ja mogę zrobić? U mnie też kiepsko, dobra. Więc to na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Trzymajcie. Nara. No, trzymajcie się.